Witam wszystkich. Nagrywam ten film dzień po moim wlewie, po moim trzecim wlewie okrewusa. Chciałem coś zrobić wczoraj, ale niestety nie dałem rady, bo czułem się trochę źle. Po moim wlewie troszeczkę bolały mnie mięśnie, nie miałem siły i w zasadzie długo spałem. Dzisiaj czuję się już lepiej. Oczywiście wczoraj nagrałem coś podczas tego wlewu, gdy byłem w gabinecie. W sensie gabinecie wlewu, w takim specjalnym miejscu przeznaczonym do tego, żeby no, siedzieć tam i brać wlew. Jest to o wiele bardziej wygodniejsze niż siedzenie na sali z innymi ludźmi. Także zapraszam Was teraz do obejrzenia tego, co nagrałem wczoraj. Dobra, witam wszystkich z gabinetu wlewów. Jak widać, mam już podłączony okrewus. Wcześniej dostałem solmedrol i klemastyn i coś osłonowego na wątrobę. I no, leci sobie ten okrewus. Ustawiony mam na 3,5 godziny, a nie na 2, na szybki wlew, bo żebym się nie poczuł gorzej, bo zawsze się gorzej czuję. I no, będę się bawił dobrze przez te 3,5 godziny. Tutaj Wam powiem, że okrewus jest podłączony do takiej pompki. Tutaj jest, że ustawione jest na 3,5 godziny. Tutaj jest, ile jest podawane na godzinę, czyli 40 ml na godzinę. To się oczywiście zwiększa później i rozpędza. A tutaj jest, ile aktualnie mnie już podano, czyli prawie 8 ml dopiero, więc troszeczkę sobie poczekam, zanim to zleci. No jejku, pojawiły się lekkie skutki uboczne w postaci drapania w gardle, swędzeniu uszu, no i lekki katar. No ale oczywiście przeszło mi wszystko i nie trzeba było tego zwalniać. No tak samo nie trzeba było mi podawać żadnego leku typu klemastin, więc jest w porządku. Aktualnie jest bodajże 325 ml, no i leci 200 ml na godzinę, więc za jakąś godzinę wreszcie wyjdę, więc jest okej. Okay. Zostało już bardzo niewiele, bo mam przyjęte 514 ml. Nawet włączył się zegarek, który pokazuje, ile mi czasu zostało do końca. No, po przyjęciu okrewusa zostanę jeszcze na pół godziny, bo trzeba tak zawsze zostać. I o, nawet tą pompkę już słychać. I w sumie to tyle. Czuję się dobrze, przeszło mi drapanie, już mi nic nie jest. Okej, już po wszystkim odłączyli mi od kroplówki, ściągnąłem felton. Czekam aż tylko będę mógł wyjść tak za jakieś 15 minut. Także to wszystko na dzisiaj i jest super i cieszę się, że to wszystko minęło tak bardzo szybko. Poza tym wszystkim dowiedziałem się, że mam bardzo dużą ilość przeciwciał, jak na okrewus. Chodzi mi tutaj o przeciwciała odnośnie COVID-19. Mój wynik wynosi jakieś 440, co jak na okrewus jest według mojego lekarza prowadzącego bardzo dużo. Mnie też to cieszy, że mam tyle przeciwciał i że w ogóle mam, bo mógłbym w ogóle nie mieć przez to lekarstwo. Do tego wszystkiego jeszcze wiem, że będę 27 października na następnym wlewie, na czwartym. I w zasadzie no, jedyne co mi pozostaje to czekać na wizytę, która będzie w lipcu tego roku, a później za kolejne 3 miesiące będzie kolejny wlew. Także to wszystko, co miałem do przedstawienia dzisiaj. Na sam koniec chciałbym jeszcze podziękować za taką dużą liczbę wyświetleń poprzedniego filmu. Nie spodziewałem się, że osiągnie to aż prawie 1800 wyświetleń i było to naprawdę miłe i bardzo dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli to i mam nadzieję, że ten materiał też się Wam spodoba i że będziecie oglądać kolejne moje filmy. Nie przedłużając, żegnam się z Wami. Cześć.